aby rzucić pierwszy flash, blokuje ci się tutaj w tej wnęce. Pokażę wam tutaj właśnie na celowniku na samym ekranie, aby łatwiej wskazać, w które miejsce celuje. Zobaczcie. Jeśli chodzi o pionową linię celownika, to właśnie line-upuję ją tutaj z tym najniższym schodkiem. Z kolei jeśli chodzi o poziomą linię celownika, to tak naprawdę ustawiam celownik na wysokości tutaj tej takiej wyższej, grubszej ściany, tak jakby. Wykonuję kilka kroków biegnąc i następnie wypuszczam flasha. Wygląda to w sposób następujący. Teraz pokażę wam, dlaczego ten flash jest bardzo dobry. Pokażę wam to na przykładzie, które właśnie pozycje zostają oflashowane. Zacznijmy tutaj od pozycji na Edwardzie. Jak widzicie, Cetek ma full biało. To teraz przejdźmy do drugiej pozycji, gdzie Cetekowie również mogą grać. Również Cetek ma full biało przez kilka sekund. A teraz przejdźmy do trzeciej pozycji na B-side, czyli tutaj we wnęce na przyławeczce. Jak możecie zobaczyć, flash ten oślepia trzy bardzo mocne pozycje, gdzie mogą Cetekowie się ustawić. Aby rzucić drugi flash, tak naprawdę biegniecie i odbijacie tego flasha tutaj od tych boksów, które znajdują się przy defaulcie. Czyli wygląda to w sposób następujący. Jak możecie zobaczyć, flash ten wybucha tutaj tej pozycji i tak naprawdę oślepia gracza, który znajduje się tutaj właśnie na shorcie lub również na Edwardzie się znajduje z tej strony. Najpierw Cetek dostaje flasha tego, który wybucha tutaj, ma full biało. Następnie leci drugi flash. I ten flash również oślepia Ceteka, który znajduje się na szorcie. Może również oślepić Ceteka, który znajduje się tutaj pod tym drugim łukiem, zobaczcie. Żaden z tych flash nie oślepia tej pozycji. Ten flash również nie oślepia tych pozycji. Z kolei jeśli właśnie Cetek stałby tutaj przy ławeczce bezpośrednio, to dostanie tego flasha, zobaczcie. Istnieje jeszcze jeden setup flash, jaki możecie rzucić, gdy na przykład zdecydujecie się na kontakt na B. Wówczas ustawiacie się tutaj w tym rogu. Szukacie na ścianie tutaj takiego elementu, który przypomina literę O. Jak możecie zobaczyć, nad tym elementem jest również taki mniejszy element. Tak naprawdę celujecie tutaj pomiędzy te dwa elementy i klikacie lewy przycisk myszy. Jest to podobny flash, gdyż oślepia on również te trzy pozycje, o których wcześniej wspomniałem. Więc możecie również ten flash rzucić. I właśnie po tym, jak rzucicie ten flash, możecie tak naprawdę rzucić drugi flash, o którym wam wspomniałem i wówczas możecie z nim pikować. Jak możecie zobaczyć, te dwa flashe, które wam właśnie pokazałem, są bardzo dobre na wykonanie rushu na B. Co czyni je bardzo dobrymi jest to, że możecie rzucić je sami i nie musicie liczyć na pomoc waszych teammate'ów. Gdyż w momencie, gdy rzucacie właśnie te dwa flashe, możecie wyskoczyć tutaj apartami. Możecie zrobić bunny hopa, właśnie w taki sposób, który wam pokazałem. I wówczas właśnie, jeśli Cetek znajduje się tutaj na ławeczce, nie będzie mógł was trafić, ani zacząć strzelać. Wówczas gdy wyskoczycie, to możecie właśnie zabić tego Ceteka, który ma full biało na szorcie. A jeśli na przykład właśnie Ceteka nie ma tutaj na szorcie, a jest na głęboko, to wówczas możecie go również szybko zespotować. Następnie obracacie się i sprawdzacie również te pozycje. Istnieje jeszcze jedna możliwość na wyskoczenie z apartów. Wyskakujecie i następnie tak naprawdę w locie klikacie literkę D, aby tak naprawdę być możliwie jak najbliżej tej ściany. Dzięki temu, że właśnie tak wyskoczycie, będziecie mogli zespotować tutaj Ceteka, który znajduje się z tej strony. Następnie będziecie mogli spikować Ceteka, który znajduje się z tej strony. Gdyż jeśli Cetek ma crossfire, że jeden znajduje się tutaj, a drugi Cetek znajduje się tutaj, a wy skacząc, wyskakując z tego okna jesteście przy tej ścianie, macie tak naprawdę duel 1 na 1 właśnie z tym Cetekiem z tej strony. A jeśli Cetek chciałby mu pomóc, to będzie musiał pikować tak naprawdę na szeroko, gdyż z tej strony was nie zobaczy w pełni. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!